Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale trzecim, w wersetach od 1 do 14? W 15 roku panowania Cezara Tyberiusza Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego brat, tetrarchą Iturei i krainy Trachonis, a Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustkowiu. Obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak napisano w księdze proroka Izajasza, głos wołającego na pustkowiu: gotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie Jego ścieżki. Każda dolina będzie wypełniona, każda góra i pagórek będzie zniżony. Krzywizny będą wyprostowane, wyboiste drogi będą gładkimi. Każde ciało będzie oglądać zbawienie Boże. Mówił ludziom, którzy wychodzili, aby być przez Niego ochrzczonymi: plemię żmij, kto wam wskazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoście owoce godne upamiętania, a nie myślcie o sobie: ojca mamy Abrahama. Bo powiadam wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień. I pytał go lud: co więc mamy czynić? On odpowiedział im: kto ma dwie suknie, niech udzieli temu, który nie ma. Kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przyszli też celnicy, aby byli ochrzczeni i powiedzieli do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On powiedział do nich: nie pobierajcie nic więcej nad to, co wam postanowiono. Pytali go również żołnierze: a my co mamy czynić? Powiedział do nich: na nikim nic nie wymuszajcie i nikogo fałszywie nie oskarżajcie, a poprzestawajcie na swoim żołdzie. Prorocy byli przeważnie posyłani do narodu w czasach jego upadku, aby ludzi przyprowadzić do posłuszeństwa względem Boga. Wersety 1 i 2 są potwierdzeniem takiego stanu. Naród izraelski był w niewoli. Poszczególne części, na jakie został podzielony, znajdowały się pod obcym panowaniem. Rządy nad całością sprawował rzymski cesarz. Okoliczności te wywierały wpływ na służbę najwyższych kapłanów. Posłanie ostatniego wielkiego proroka Starego Testamentu nie było już takie same jak jego poprzedników. Nie przypominał narodowi przykazań Bożych, bo nie miało to już sensu. Jan głosił pokutę, aby przygotować serca na przyjście Pana. Pokuta jest sprawą sięgającą głębin serca. Nie wystarcza sam tylko żal z powodu popełnionych grzechów. Prawdziwa pokuta przejawia się w zwrocie do nowego, zmienionego życia. Wersety od 10 do 14. Zewnętrzna forma pobożności i uprzywilejowana duchowo pozycja, jak na przykład fakt, że za ojca mamy Abrahama,
mamy wierzących rodziców, w żaden sposób nie mogą zastąpić pokuty i uczynić jej zbędną. Pomyślmy o tym, że zasada ta obowiązuje także dzisiaj, w czasie łaski. W wersecie 6 czytamy, że dobra nowina skierowana jest nie tylko do Żydów, ale do wszystkich ludzi.